Ponownie głośno o słowach Radosława Sikorskiego, polityk Platformy, zarzucił obecnemu rządowi rozważanie udziału w rozbiorze Ukrainy. Wypowiedź ta stała się pożywką dla kremlowskiej propagandy, a do wycofania się z niej wezwał Sikorskiego premier Mateusz Morawiecki. Europoseł Platformy, były marszałek Sejmu, były minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski wydaje się, że wciąż nie wyciągnął wniosków z przeszłości, gdy kilka miesięcy temu dziękował Amerykanom za wysadzenie gazociągów Nord Stream. Stał się marionetką w rękach rosyjskiej propagandy. A teraz ponownie dał jej pożywkę. Podtrzymał swoje stanowisko, że eksplozja była w interesie Polski, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie był pytany o to, czy rząd PiSu rozważał udział w rozbiorze Ukrainy. I ta odpowiedź może dziwić jeszcze bardziej. Myślę, że miał moment zawahania nas w pierwszych 10, lat, 10 dniach wojny, wtedy gdy wszyscy nie wiedzieliśmy jak ona pójdzie, że, że, że może Ukraina upadnie. W mediach społecznościowych polityk Platformy tego samego dnia dalej podtrzymywał swoje słowa. Premier Mateusz Morawiecki postanowił wezwać opozycję, by odcięła się od Radosława Sikorskiego i zwrócił się też bezpośrednio do europosła Peo. Wypowiedź Radosława Sikorskiego nie różni się niczym od rosyjskiej propagandy. Były minister spraw zagranicznych musi ważyć słowa. Oczekuje wycofania tych haniebnych stwierdzeń. Obóz rządzący podkreśla, że dwa, trzy dni po wybuchu wojny był już w Berlinie, by namawiać kanclerza. Olafa Szolca do podjęcia działań. Wskazuje też, że premier Mateusz Morawiecki i prezes PiSu Jarosław Kaczyński byli wśród pierwszych zagranicznych przywódców, którzy udali się na Ukrainę. Rosyjska propaganda podchwyciła zarzuty Radosława Sikorskiego już wczoraj, a jego słowa znalazły się na oficjalnym profilu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rozmawialiśmy o tym, nie było oficjalnego potwierdzenia. Teraz jest. Łatwość, z jaką Radosław Sikorski ponownie wpisał się w rosyjską propagandę, zmusza do pytań i te postawił politykowi prezydenta. Prezydencki minister Marcin Przydacz. W czyim interesie pan to robi? Bo na pewno nie w interesie Polski, która wspiera Ukrainę w walce o wolność. Po stronie opozycji padły słowa Borysa Budki, przewodniczącego klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Polityk przekazał, że nie podziela opinii Radosława Sikorskiego, a wypowiedź, jaka padła z ust europosła, nie powinna mieć miejsca. PiS czeka jednak na to, co powie Donald Tusk. To już nie jest kwestia politycznych przepychanek, to jest kwestia polskiej racji stanu i szerzej bezpieczeństwa w regionie. Słowa Radosława Sikorskiego to słowa, które straszą Ukrainę i to w momencie, gdy Putin planuje kolejną ofensywę, w momencie, gdy Polska potwierdziła, że jest rzecznikiem Kijowa, między innymi głośno podnosząc temat Leopardu.